Witajcie wszyscy! Dziś chciałbym pokazać Wam, jak ręcznie wykonać przywieszki z drewna i żywicy w kształcie pasujących do siebie puzli. Zaczynam od naklejenia wcześniej przygotowanych szablonów na taśmę dwustronną i wycięcia ich. Szczególną uwagę zwracam na wypustkę w większym puzelku oraz wcięcie w mniejszym, będącymi miejscami łączenia. Następnie naklejam moje w pełni gotowe szablony na wcześniej zrobioną bazę z drewna i żywicy. Jeśli chcecie wiedzieć, jak ją wykonałem, link znajdziecie w opisie filmu lub w karcie. Kolejnym etapem jest wycięcie puzli. Przy użyciu ręcznej piły włosowej mogę zrobić to nieco dokładniej niż w przypadku narzędzi elektrycznych. Im precyzyjniej wytnę je teraz, tym mniej będę musiał szlifować w kolejnym etapie. Teraz, korzystając z multiszlifierki, zaczynam nadawać puzzlom pożądany kształt. Powoli ścieram nadmiar materiału ze wszystkich wypustek i ścianek, mając na szczególnej uwadze te, które będą później miejscem łączenia z drugą przywieszką. Reszta elementów nie musi być aż tak dokładna i można robić je bardziej na oko. Kiedy skończę szlifować pierwszego puzelka, biorę się za drugiego. Proces ten wygląda niemalże identycznie, więc nie będę go pokazywał na filmie. Zmiana frezu na mniejszy pozwoli mi jeszcze dokładniej wyrównać wszystkie ściany oraz krawędzie, a do tego szlifierką będę w stanie dotrzeć w nieosiągalne wcześniej zakamarki. Kolejnym etapem jest zmniejszenie grubości przywieszki. Trzeba znaleźć jakiś balans między ładnym, nietopornym wyglądem i wytrzymałością. Moim ideałem jest 4,5 mm grubości. Dopasujcie wymiary do własnych preferencji. Jak widać, łączenie nie jest perfekcyjne, ale satysfakcjonujące. Po odklejeniu szablonów nanoszę ostatnie poprawki, to znaczy zaokrąglam kanty i wygładzam większe nierówności. Dodatkowo muszę jeszcze wywiercić wcięcie, aby całość w pełni przypominała puzzla. Jak mówiłem wcześniej, elementy nie łączące się z innymi można robić na oko. Przedostatnim etapem jest szlifowanie. Korzystam z papieru ściernego o gradacji 240. W tym etapie nadaję przywieszkom ostateczną grubość i wygładzam rysy po szlifierkach. Pozostało jedynie zaokrąglić krawędzie. Najłatwiej jest moim zdaniem użyć szlifierki.
Pasujące puzzle sprawdzą się moim zdaniem świetnie jako prezent na chociażby rocznicę z Waszą drugą połówką. Jest to również po prostu świetny, unikalny dodatek do codziennego ubioru. Nosilibyście taką biżuterię? Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Nie zapomnijcie zostawić suba, lajka i udostępnić filmu. Dzięki za uwagę. Pozostańcie kreatywni.